Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV. Witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Ten z Fałki, starej Fałki. Mamy 23.3. Fado, to jest 5 minut temu na YouTube. Na Śląską, tak naprawdę, dzielnicę trapu, czyli kanał Młody Rafi, Szara dla mojego ziomka. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. Mam jedno postanowienie w życiu i nieważne, w jakim miejscu w życiu będę się znajdował, czy będę nagrał więcej, mniej, będę miał 100 miliardów subów, czy jednego widza, zawsze będę nagrywał odrzuty Łukasza z kanału Rafiego, bo dla mnie to jest coś, od czego tak naprawdę wszystko się zapoczątkowało i w jaki sposób zacząłem bardziej kminić, więc lecimy z tym. Siódmy chyba odcinek w przeciągu 2 dni. Jutro chcę nagrać kolejne dwa, więc grind non stop. Ciśniemy, napierdalamy i lecimy z tym, nie? Okularnik.pl, wjeżdżą fałki, stary fałki. Let's go. Ej, się ja, nie zmienia, skurwysynu. Ej, ty, ja. Ja. On po śląsku gada, ja. Wiecie, co to znaczy ja po śląsku? Tak. Ty. Ty, ja, ja, ty, jest na mnie cały pierdolony kraja, nie mam mnie na wiki. Gdzie jest stary Fałki, czasem mu... Nie ma go na wiki? Dobra, nie ma w chuja się mówić, nie? Fałki, Wikipedia. No jak kurwa nie ma? Bro. Czapka. Jasne, że jest, a może kiedyś to nagrywał? Może kiedyś go nie było, teraz już jest. No way. Ja. Ty, jest na mnie cały pierdolony kraj, a nie mam nienawiki. Gdzie? Gdzie jest stary Fałki? Czasem mówią wiki. Zapraszam na studio, to cię po szkole z fonetyki. Nie liczę na farta. Fonetyka jest goated akurat, nie tylko Polska, ale ogólnie fonetyka na świecie. Ja ogólnie, ja mam widzowie, jestem purystą, nie wiem czy znacie takie określenie. Ale ja na przykład bardzo mnie jara wymowa nazwisk piłkarzy, czy tam sławnych osób w dobry sposób, wiesz o co chodzi. Jeśli chodzi o fonetykę, właśnie wydźwięk słów, mogę się to zauważyć na niektórych odcinkach, ale mnie to jara, nie? Na przykład wiecie o tym, że nie czyta się Erik ten Hag, ten z United Trainer, tylko Erik ten Hag? Albo niektórzy w Brazylii zamiast Endrick przeczytają Endriki, albo João Neves. Wiecie, pojebane to jest ogólnie, taka ciekawostka, ale to jest taka moja zajawka naukowa po szkole. Czasem mówią wiki, zapraszam na szkole z fonetyki, nie liczę stary Fałki, czasem mówią wiki. Zapraszam na studio, to cię po szkole z fonetyki. Nie liczę na farta głąby, bo nie miałbym na co liczyć. Byłem zakochany w szmaczy, wpadłem w sidła w niki. Pewnie przez to dzisiaj rzadko kiedy jest dobrze przyki. Nie problem z budą, ale nie chcę mi się. Generalnie no, trust issues, problem z zaufaniem, to jest długi, długi temat, widzowie. Ale jest to realne, no jak się przejedziesz kilka razy na osobach, to te trust issues, trust issues bardzo spadają. Fałki też się dziwi temu, on kiedyś nawijał, że nasz kiedyś na płycie nawijał, że dziwi się, nie wiem jaki był dokładny, ja nie umiem parafrazować wersów 1:1, ale mówił, że dziwi się, że jego babcia dalej wierzy w ludzi, wiesz o co chodzi, bo on, ja też tak w sumie mam, że tak ciężko i tak bardzo szamrane jest moje zaufanie do osób, że to jest mega trudna sprawa, żeby w jakiś sposób to polepszyć. I tam jeszcze jeden motyw, ale zapomniałem. Liczę na farta głąby, bo nie miałbym. A i z tym liczeniem na farta generalnie, że no, mówię wam szczerze, tyle razy o tym mówię, widzowie, aż się zajaram. Musicie pamiętać o tym, że jak będziecie leżeć i liczyć na to, że coś się zmieni, to nic się kurwa nigdy nie nic zmieni. Się nigdy nie zmieni i tak naprawdę nawet żeby zostać industry plantem, jakby przemyślcie to, bo tak wyzywa się ludzi, którzy nic nie robią i się wybijają. Nawet żeby być industry plantem, musisz wiedzieć i być sprytny, gdzie się kurwa zakręcić i zgrywać kogoś, kim się tak naprawdę nie jest. Więc jak będziecie leżeć w łóżku, to nikt nie znajdzie waszego domu, mieszkania i was nie wyciągnie z tego łóżka, żebyście zaczęli coś robić. Tylko wy zawsze musicie postawić pierwszy pierdolony krok i kurwa zrobić to, co do was należy. Skurwysyny, pamiętajcie o tym, leniwy chuje. Nie tylko tylko leżycie, chuje, tylko kurwa do pracy, come on, czas wam spierdala. Bym na co liczyć, byłem zakochany w szmaczy, wpadłem w sidła w niki. Pewnie przez to dzisiaj rzadko kiedy jest dobrze przyki. Nie, problem z wódą, ale nie chce mi się iść na miki. To stary numer jest, bo i do tej Wikipedii on już nie pije wódki, ma wszywkę. Stary kawałek, to pewnie jakiś snippecik był, nie wiem, nie kojarzę snippetu. Fake fan? Może tak, może nie? Nie wiem. Nie słyszałem. Ja nie słucham tych snippetów, bo nie chcę spoilować odcinków, bo żyję w przekonaniu, że to w końcu wyjdzie kiedyś. Starej Fałki nie oddycha i zostańmy przy. Tak jest. Show biznes pasożyt, tak to mogę ująć. Mi jest lepiej bez nich, oni mnie potrzebują. Ty? Nie możesz mnie zagiąć, znam się z tą kulturą. Ty? Znam się z płytą chodnikową, znam się z awanturą. Muszę być zawsze górą, to spoczenie zawodowe. Wciąż górę jak Icy Tower. Nie da ci wejść na... Icy Tower, a patrz jaką mam czapkę, nie? Charlotte Oldie, nie? Ale Icy Tower type shit. Muszę być zawsze górą, to spoczenie zawodowe. Wciąż górę jak Icy Tower. Nie dać im wejść na głowę. Zajebali wersy moje, budują na tym renderach. Teraz tylko nie odpierdol, przecież uczyłeś się w mojej szkole. Polska ciąg...
Właśnie, życie kurwa. Jak bierzecie piękne za nadobne z wersów Łukasza, to pamiętajcie o tym, że nie tylko wrzucać zdjęcia z barsami z jego kawałków, tylko realnie zastosować do tych słów, jeśli macie kogoś za idola. Oczywiście nie do wszystkich, bo wiecie, on też jest człowiekiem, też żyje pierwszy raz i wiele jego słów i decyzji na pewno jest kurwa błędnych, tak jak i moich, tak jak każdego, kogo traktujecie, kogoś, na kogo patrzeć, wiesz o co chodzi, someone that you look up to, you know what I'm saying, like shit. Więc pamiętajcie o tym, żeby się stosować do tego, jeśli ktoś i coś wam na was robi wrażenie, to czemu nie zrobić tego też? As easy as that. Czują na tym renderas, tylko nie odpierdol. Przecież uczyłeś się w mojej szkole. Polska ciągle nie docenia czasu. Prześlub wszędzie moje dzieci, nie ruszę żartu. Żałam tą dziwkę ze streetu, robi na mnie party. Stary Fałki umarł, teraz przechodzę do prime'u. Jest na mnie cały pierdolony kraj. Przechodzę do prime'u. Potwierdzone, wymyślcie, czemu on tak ćwiczy, kurwa. Żeby się lepiej czuć, gdzie? Przychodzi do prime'u MMA, będzie się bił, kurwa, Stazi mnie. Bro. Stary Fałki umarł, teraz przechodzę do prime. Jest na mnie cały pierdolony kraj, a nie mam nienawiki. Gdzie jest stary Fałki? Czasem mówią wiki. Zapraszam na studio, to cię pod szkole z infonetiki. Nie liczę na farta głąby, bo nie miałbym na co liczyć. Byłem zakochany w szmaczy, wpadłem w sidła z Niki. Pewnie przez to dzisiaj rzadko kiedy jest dobrze przyki. Problem z budą, ale nie chce mi się iść na miki. Stary Fałki nie oddycha i zostańmy przy tak jest. Zajebisty kawałek pod względem kontrastu, który pokazuje między jego przemyśleniami w momencie, gdy pisał ten kawałek i z tym, co widzimy teraz, co nie? Tu mówi, że nie chce iść na meeting, ma problem z wódą, ale ma w to w dupie i jakby kipuje to dalej, że będzie sobie pił i w ogóle. I patrzcie, jaka przemiana nastąpiła. Jestem ciekawy, co było tym bodźcem takim, kurwa, zapalnikiem do tego, żeby to wszystko zmienić. Ale fajny kawałek z perspektywy kontrastu tak naprawdę i pokazania drogi i przemiany, nie? Na naszych oczach tak naprawdę. Zajebiste. Zajebiste. Ej, mogę to zajebać freestyle? Czy wpadłem w sidła z Niki? Pewnie przez to dzisiaj rzadko kiedy jest dobrze przyki. Problem z wódą, ale nie chce mi się iść na miki. Stary Fałki nie oddycha i zostańmy przy tak jest. Zajmę przy tym, o, dziwko, gdzie jest stary Wiki? Yo, mam dziwko na wieki, ale tylko takie dobre. Ja noszę glo i piję se piwo. Jestem kurwa dobry pasterz, mówisz, że wybieram żniwo. Nie, ona by chciała być przyjemnie. Noszę winą, o, fajne, w sensie fajne, w sensie taki, no wiesz, like basic, może nie basic, ale taki regular Fałki, jeśli chodzi o formę, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić, jednakże fajnie się patrzy na to, że nie dropną tego wtedy, bo wtedy te wersy nie byłyby żadnym zaskoczeniem, z perspektywy czasu wywołują one niemałe tak naprawdę zaskoczenia, slash przemyślenia, z uwagi na przebytą drogę i podstawiony kontrast pomiędzy starym Fałkiem, a między nowym, i też fajnie, że możesz wrzucić ten kawałek po czasie, gdy już postąpił jakieś kroki, których nie chciał postąpić z perspektywy pisania tego kawałka i zajebiście tego się słucha, nie? W sensie bardzo mi się ten kawałek podoba, jeśli chodzi o warstwę liryczną. Stricte brzmieniowo nie jest to nic takiego odkrywczego, nic takiego wow, ale raczej wydaje mi się, że zostało postawione tutaj piętno większe na tym, żeby wydźwięk kawałka i wersów, które były pisane w danym okresie, pewnie gorszym domniemam czasie, zostały przedstawione teraz w taki sposób. A po prostu tak z dupy kurwa rzucił, mówi, mam na dysku, se wrzuca, ludzie na to czekają, nie? Też jest taka opcja, a może jak mi niezbyt dużo. Wrzucam wam to szybko, kończę ten odcinek. Miłego oglądanka, miłego spanka, miłego ruchanka, walonka, konka i wszystkiego dobrego. Wielkie serce, wariaty. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście, dzięki wam. Jestem tutaj, kurwa, i mam nadzieję, że to się nigdy, kurwa, nie zmieni. Much love.